Muzyka się wyłączyła i może i lepiej. Dobrze wyliczać papierosy dziennie, które palić i każdego dnia lub tygodnia palić o jeden mniej. Każdego dnia raczej, bo tygodnia, no nie wiem, czy by to po prostu wpływało jakąś pozytywną zmianę. W ogóle jakąkolwiek zmianę. Wątpię, szczerze mówiąc. No z desmoxanem to wygląda tak, że każdego dnia pali się mniej tam, nie? Określona ilość papierosów. Tak zazwyczaj jest. U mnie to nie przeszło, ale co u ciebie nie przeszło? Piszcie, kochani, precyzyjnie, z tego względu, że tutaj, wiecie, nie wiem, o co wam akurat chodzi, co dokładnie macie na myśli, wiecie. Przecież 80 dni to jeszcze młody człowiek. Konrad, przestań się nabijać. Mocne czy light? Lighty, lighty. Chociaż nie ukrywam, że może nie wyglądam, ale naprawdę już paliłam takie papierosy. Dosłownie takie podciuchy, które no śmierdziały za przeproszeniem. No ruskie, co tu dużo mówić. Wiadomo, były tańsze. A swojego czasu, kiedy jeszcze byłam niepełnoletnia, no to ciężko było z tą kasą na paczkę bajek. No i paliłam tamte. Ale na szczęście się oduczyłam, później przeszłam na setki. No i teraz palę cienkie. Słabe, słabe, chociaż tyle. Ale o roczniku pisałam. Dobra, dobra. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Burgulator, ale głos, wow. Podoba ci się? Serio, nie rozumiem. Nie rozumiem tego, że się zachwycacie tym moim głosem. Cześć, Krystian. Hello, Gąbkę. Cienkie to najgorzej. Dlaczego? Ja odnoszę wrażenie, że w cienkich papierosach jest o połowę mniej tytoniu niż w tych zwykłych grubych. Tak mi się wydaje. Polska pani, zgadza się, Neo. Cyprian! Wielkie dzięki za kawę. Bardzo, bardzo dziękuję. O, już w przyszłym tygodniu nie ma żadnej walki o ranking. Koniec. Serio, powiem wam, że takie siedzenie tutaj ciągle to też nie jest wcale takie... Piorun, dziękuję bardzo. O oczy chodzi, nie? O oczy chodzi. O, kto to celu nie ustawił? A, krzyku już nosi z tym celem. Teraz mówię, ten rajd jest bardziej na spokojnie. Taka godzina, że wiecie. Ale spokojnie, Krzychu, postaram się utrzymać tę pierwszą dziesiątkę, chociaż. No ja i mój talent, już zdążyłam się oblać. Aga, znam to. Też jestem taką łamagą za przeproszeniem. Mam szczęście do takich rzeczy. Nie spodziewałem się ciebie o tej porze. Ja sama się siebie nie spodziewałam o tej porze, Krzychu. Ale wstałam o 5. Ja bywam też. No, słuchaj. Cieszę się, że nie jestem odosobniona. Ale też współczuję, bowiem znam ten ból. O co tu chodzi? A o co ma chodzić, Krzysztof? No to ostro, 4 godziny snu. Krzychu! Zasnęłam dopiero o 3:00. Dopiero o 3:00 udało mi się zasnąć. Patryk, dzięki za serce z palców. Miał 4:00 wstałam. W pracy jesteś, Żaneta, a o której poszłaś spać? Ten live to forma spędzania wolnego czasu czy forma zarobkowania? Wszędzie, gdzie są dostępne gifty, w sensie, gdzie jest dostępna możliwość wysyłania giftu, to tak naprawdę live z formą zarobkowania. Więc odpowiem, że i to, i to. Ja codziennie wstaję o 4:30.
No, powiem wam szczerze, że Anetka codziennie śpię 7-8 godzin. Znam to. I w sumie dzisiaj jest taki wyjątek, że spałam tylko 2 godziny, bo jestem nocnym markiem, ale za to śpię do południa, nie? Za to zazwyczaj sypiam do południa, przez tydzień jest cały rozwalony i moje samopoczucie jest zupełnie do dupy, za przeproszeniem. Ale lubię wstawać wcześniej. Jestem z siebie dumna, jak uda mi się zasnąć w miarę normalnej porze i co? No i wstaję o 8, 9. Wtedy ten dzień wygląda jednak troszeczkę inaczej. W ogóle hej, Aneta. Pijesz alkohol? Nie. Nie tykam alkoholu. Dziękuję! A co to jest za gift? Nie widziałam go jeszcze. Wielkie dzięki. Edgar, thank you. Ej, serio, to jest jakiś nowy gift? No dzień dobry, nie widziałam tego. Kawusia. O, kawusia się przydarzy. Ekskluzywna kawa to była, rozumiem. Spoko. Dzięki. Edgar, dzięki za serce. Fajny. No, całkiem niezły. Anetka! A ja pierwszy raz widzę tyle kobiet u siebie na live, wiesz? Zazwyczaj siedzą tu sami faceci. Ja nic do nich nie mam. Nie mam nic do was, oczywiście. Faceci. Ale jednak, no, z kobietami też się poruszają na tematy i tak dalej. Trochę mi tego brakowało, bo... No, ciężko jest tak, wiecie. I właśnie to jest odpowiedź na pytanie, po co ten ranking, po co ta walka? Właśnie po to, że jest się bardziej widoczny. Niektórzy zwracają uwagę na live, na ranking i po prostu znajdują tam osoby i sobie wchodzą tam na czyjś transmisję. Ja jak mogę, zawsze wkładam. No, Aga, wiem i bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Naprawdę postaram się, żeby te live nie były aż tak nudne. Bo no, to nie jest też moja bajka, żeby tak siedzieć po prostu. Teraz jest fajnie, wiadomo. Bo sami ktoś rzuci giftem i tak dalej, no ale na dłuższą metę to, jak mówię, będzie to nudne i dla mnie, i dla was. Szukam cały czas pomysłu, chcę coś tutaj robić. Anetka, bardzo dziękuję! Bardzo ci dziękuję za komplement. Ale powiem ci szczerze, że... To jest taki rysunek, czy to jest... Jak to jest? Gdzie jest z tym zdjęciem?